Czołem żołnierze, witam na kanale Browar Gdynia. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o babeczkach czekoladowych z domieszką skórki, pomarańczy, migdałów oraz posypane cukrem pudrem, czyli babeczki dla chłopów, ewentualnie dla leniwych. Wasze zdrowie. Mam nadzieję, że naraliłem Wam smaka na dobre piwo. Tak, bo dzisiaj będziemy mówić o piwie. Zaczynamy cykl ważenia standardowego, jakże nudnego stylu, rodem z Wielkiej Brytanii. Bitter. Dlatego użyjemy 3,3 kg takiego słodu. Czyli Muntons Mild. Pamiętacie, ja zaczynałem generalnie, dla mnie to jest pewna też, jakby to nazwać. Ale dobra. Nostalgia. Pierwszym piwem, które zrobiłem, to było piwo z Brookitu Muntons. I to był mild. Mówię Wam, że wyszło. I dzisiaj wracam do korzeni, czyli sód od Muntonsa, Pale Muntos. To jest dokładnie Pale Venture, ale to jest ten sód mild, który użyjemy do uważenia, ugotowania bitera. Przypomnę tylko, bo jest odcinek z recepturą. Ale przypomnę, że używamy tutaj 3,3 kg słodu Mild Malt 79 EBC 0,41. To takie dziwne wartości, ale generalnie no, staram się to robić, ponieważ ustalam sobie baling widełkami na Beersmithie i, no, i on tam jakoś tam dzieli to wszystko. 0,41 karmelowy 40-60, 0,40 kg oczywiście. Płatki barley jęczmienne, no, czyli jedno opakowanie, takie 400. 200 gramów, poprawiam się, 200 gramów słodu pszenicznego i do tego 30 gramów Challenger na goryczkę w gotowaniu na 20 minut. To czemu ja dałem na goryczkę 20 minut? Dziwnie. I EKG oczywiście, 5 alfa, 30 gramów. EKG zaczynam, czyli EKG na godzinę, natomiast, żeby było śmiesznie, Challenger na 20 minut. No nie będę wnikał teraz, pewnie jest to czymś uwarunkowane, sam grzebałem w tym wszystkim, w tych wszystkich dziwnych stronach, recepturach. Wyszło mi coś dziwnego, kurczę, 11,6, dosyć wysoko, 11,6 plato, czyli górna granica stylu. 33,9 IBU, takie to średnie, że tak powiem, wysycenie średnie do wysokiego. Szacunkowy kolor 13 ABC, to jest mniej niż pół. I szacunkowe ABV, mocno za dużo wyszło, muszę coś poprawić. Nie, słuchajcie, to jest poprawka, bo ABV już wyszło 5,1 alkoholu, a 4,6 jest górna granica stylu. Wobec tego użyjemy 3 kilo Milda. I już widzę lepiej. Już jest lepiej. 3 kilo Milda karmelowego. Kolor lekko skoczył, ale siara. Co ja tu zrobiłem? Karmelowego 250 gramów i wszystko już jest jakby w normie. Przepraszam najmocniej, będzie korekta. No ja tą korektę już nie nagram, ale umieszczę korektę w opisie. I tu też, bo to jest bardzo ważna korekta. Czyli 3 kilo mild z Muntons. Nie wiem, jak to mówić. Pozostajemy przy całym opakowaniu płatków jęczmiennych. Karmel 250 gramów. Ja nie wiem, czy nie za dużo, ale ok. Trochę mi to dużo wygląda. 250 gramów karmelu, 200 gramów pszenicznego i tu zostaje łącznie 60 gramów
chmielów. Spadliśmy, bo styl jest od 10 do 11,9, jest 10,4,4. No to jeżeli będzie 10, to nie będzie bólu. Będzie lekkie piwo, taki po prostu dobrze wchodzący bitter. 35 IBU, 11 EBC, czyli jeszcze się zmniejszyło EBC. Natomiast alkohol też spadł na 4,6. Styl to Special, Best czy Premium Bitter. Ja tak sobie jeszcze myślę czasami, żeby tutaj, jak go zacieram na bardzo leniwie, widocznie tak miało być, zacieramy w 63 stopnie, 75 minut i masz od 75 oczywiście stopni Celsjusza 10 minut. No dobrze, no. No nic, nic nie będę poprawiał. Reszty. Nic nie będę poprawiał. Powiedział ten, co poprawił prawie wszyscy, cały przepis. No, przystępuję do śrutowania. Woda już nalana. Wody jest 17 litrów. Może to jest też istotna informacja. 17 litrów wody. Łączna ilość słodu. Łączna ilość słodu. A, ja pociągnąłem nową wersję, już wiem o co chodzi, bo coś mi się tu w ogóle nie zgadza. Nawet w widoku BeerSmith, a się okazuje, że nawet coś się zmieniło, bo pociągnąłem nową wersję. Nową wersję BeerSmith. Jednak zachodzą w niej spore zmiany. Łączna ilość słodów 3,85, czyli prawie niecałe 4 kg na 17 litrów wody. Malt stanowi 77%, karmel 6,5%. Kurczę, trochę dużo dla mnie. Płatki 10%, pszeniczny słód 5%. Pszeniczny słód jest, znaczy generalnie buduje pianę, ale zamętnia piwo. To piwo jest takie, wchodzi od lekkiej do mocnej opalizacji. Zastanawiam się, co tu wykręcić z tym karmelowym, którego według mnie jest za dużo, ale być może sprawdzę, o co chodzi. Ja sprawdzę przepis i ewentualnie jeszcze raz się połączę. Jeżeli się nie połączę, to nic nie zmieni, znaczy. Nadal obstaję, że te babeczki. Dobra. Drodzy, przechodząc do kwestii słodów, do kwestii zasypu. Zacieramy piwo w 17 litrach wody. Robimy to łącznie, znaczy wsypujemy do tej wody do 70 stopni po to, ażeby zacierać w 65,6, czyli tak wiecie, stricte po brytyjsku. Wiem, ten akcent. Zacieramy ten słód. To jest słód od Muntonsa, Mild. I tutaj muszę powiedzieć, że naszły mnie takie nostalgiczne chwile, ponieważ właśnie pierwsze moje piwo to był Muntons Mild, ale z ekstraktu, bo jeszcze to wtedy nie było wtedy tych najsłynniejszych tych puszek. Jak one się nazywają? Muntons był tani, ekonomiczny, coś. 30-40 zł, coś koło tego. No i to było pierwsze piwo, i to piwo wyszło. A dzisiaj wracam już, ale do wersji z zacieraniem do Muntonsa, do słodu tym razem. Robimy 3 kg Muntonsa, sypiemy. 150 gram, tak niecałe. 140, tam 5 gram karmelowego, 30 i 120 gram, no powinien być ten, powinien być wedle takiego przepisu, powinien być, mógłby być Belgian Biscuit. Akurat tutaj Angole łączą Belgian Biscuit z British Crystal Malt, tak samo po 0,5 funta, co nam daje 0,5 funta. To jest 0,23 kg, czyli 230 gramów. Tak robią oni. Natomiast no, nie mam akurat Belgian Biscuit, ale mam Carabelch od Weyermana i to po prostu zmieszam go razem z karmelem.
Oczywiście płatki jęczmienne, oni dają 5 uncji. Teraz 5 uncji, czy... Tak, 5 uncji. Uncji to jest 140 gramów, 141,7. Aha. Oni dodają taki ten, płatki kukurydziane z płatkami w tymi barley, czyli płatkami jęczmiennymi po 5 uncji. Do tego dają target oraz progress. Target na 75 minut, 11 alfa, progress 5 minut, 5 alfa. Wyeast 1968, London SB Yeast. No, u nas będzie Wyeast 1099 Wybird Ale. Bardzo ładnie pachną, muszę wam powiedzieć. Naprawdę skórka od chleba. Pomimo tego, że były z 2015 roku, że był z nimi problem, ja nie doczytałem, jest 2017 rok. I dopiero przy nagrywaniu wyszło, że to są tak stare drożdże, że powinien je po prostu zdnąć do śmietnika. Co za sklep sprzedaje drożdże wyprodukowane w czerwcu 2015 roku. I jeszcze ma czelność je sprzedawać. Nie doczytałem warunków umowy. Bo były takie, gwiazdka była, ale druk był taki, że no... Przerosło moje możliwości, mimo że u okulisty ostatnio na badaniach pracowniczych przeszedłem badanie wzroku bez tego, bez okularów. Chociaż pani mi na siłę chciała wrąbać te okulary, nawet mi taką oprawkę założyła, szkiełka. Mówi, no widzi pan, no przecież pan nie widzi, widzi pan rozmazane? Nie, no a może to szkiełko? No widzę rozmazane. No właśnie powinien pan widzieć rozmazane, no to kurde, no to okej, okay, no. Także z drożdżami miałem naprawdę problem. Dalej, step by step. Zacieranie w 152 stopnie Fahrenheita przez 90 minut. 152 stopnie Fahrenheita to na mój gust 65,6, ale jednostki masy... Ja tu mam taką ściągę. Jednostki temperatury 152 Fahrenheita, 66,7, więc tak będziemy zacierać. Tak będziemy zacierać przez 90 minut. Do całkowitej konwersji słodu. Tak tu jest napisane. Potem wysładzanie do 6 galonów. Normalnie aż zobaczę, bo jestem ciekawy, ile to jest 6 galonów. Pewnie, no tak, to jest 18,9 litra. Jednostki czego? Objętości, nie? Galon. 6 galonów. 22,71 litra. A więc tak będziemy wysładać. 71. Ale tak oni to robią. And boil for a total 90 minutes. Wtedy dodajemy target. Oni dodają targetu na 75 minut. And progress hopes for last 5 minutes. Potem jest schładzanie. Potem jest schładzanie. Bla bla bla. Ferment in open fermenter. What? Czyżby otwarta fermentacja? No, ja nie zrobię? Ja? Przy 65 do 68 Fahrenheita. Dlaczego oni mają takie głupie jednostki temperatury? No, please. Czyli od 18,3 do 20 stopni. Nie wiem, czy tyle mam w piwnicy. Mogę mieć mniej. Sprawdzę to. Dalej, ale to wszystko już było, ale jeszcze wam tutaj przypominam, nie? Ten rack to secondary, czyli do cichej fermentacji. Follow standard kegging or bottling procedure, but use about 2/3 the normal amount of priming sugar. Nie będzie cukru, my to piwo zakegujemy. Końcowe OG 1037. Zobaczymy.
jakie będzie końcowe obie. Droże są namnożone, dwie doby, słodzie są przygotowane, także krótko mówiąc, kochani, bitter, to jest bitter, żeby was nie wprowadzać w błąd, bo nie lubię wprowadzać was w błąd, British bitter at 5 o'clock, ale zamiast herbaty, jak zwykle kawa i babeczki. Czekoladowe ze skórką pomarańczy, bo nie wiem, o jakich babeczkach myśleliście. Śrutujemy.